staw. Rozplenica japońska, ozdobna trawa, która zdobi takimi wiechami. One bardzo pięknie wyglądają, jak są na nich krople rosy albo jest szron. Dalej, bardzo stara odmiana. Ja już w ogrodach rzadko ją spotykam, ale mnie się bardzo podoba, ponieważ jest biało-czerwona i ma takie fajne zwinięte płatki kwiatów do środka. Wrotycz, zioło zakazane, rośnie w ogrodzie marzeń. Czasem go wykorzystuję, ale przede wszystkim jest sadzone ze względu na mszycę, która w maju, gdy zaczyna się pokazywać w ogrodzie, uwielbia właśnie wrotycz i siada na wrotycz, a jak siada na wrotycz, to mam nadzieję, że nie siądzie na innych kwiatach, chociaż różnie z tą mszycą bywa. Dzień słoneczny, podobno ma być bardzo gorący z temperaturą 31 stopni. A więc trzeba przygotować kolejny chłodnik, jak na taki gorący dzień. Tym razem będzie to grecki chłodnik na bazie greckiego jogurtu naturalnego z ogórków, oczywiście z ogrodu marzeń. Ogórki pokroiłam na cztery części. Tu jest zmiażdżony czosnek z miętą. Mięta pokrojona. Długo nie mogłam się zdecydować, jaką miętę wybrać, ponieważ w naszych koszach wiklinowych w ogrodzie rośnie 20 odmian różnych mięt i nie wiedziałam, czy dodać pieprzowe, czy jakieś owocowe, ale uznałam, że może imbirowa będzie dobrze do tej zupy ogórkowej pasowała. Tutaj są ogórki starte na drobnej tarce, świeże ogórki razem ze skórką i cebula zeszklona na oliwie. Wrzucam miętę. Wrzucam czosnek. Zblenduję. Tutaj się coś zaplątał kabel. Czasem jest tak, że się zawiąże. O, zawiązałam jeszcze raz. Także ogórki, które zetrą na tarce i pokrojoną miętę, nie blendują. Wydaje mi się, że to byłoby tak troszeczkę niefajnie, gdyby między zębami leżały nam takie różne części. Ja przynajmniej nie lubię. Do zupy dodam teraz jogurt naturalny, grecki, ponieważ ma być to potrawa grecka, śmietanę,
świeżo zmielony pieprz i sól. Soli używam różowej himalajskiej, ale może być też jakakolwiek inna. Daje nam taka zupa chłodna na dzisiejszy dzień. No pachnie pięknie. Ja mam kostki lodu, ponieważ jak chłodnik, to musi to być zupa chłodna. Można ją włożyć do lodówki na godzinę, a można dać kilka kostek lodu. Nie bardzo chcą wyjść niektóre. Lodu już się chyba rozpuściły, więc wlewam zupę, a jeszcze niektóre nie. Do tej zupy dodaje się ogórki okrojone ćwiartki na cztery. Ja lubię ogórki, więc sobie nie będę żałowała. I mięta imbirowa. Tak wygląda chłodnik grecki z ogórków i mięty. To teraz trzeba przeprowadzić degustację. Jak on smakuje? Wprawdzie jeszcze nie jest bardzo gorąco, bo to jest poranek, ale już możemy czuć to ciepło. Bardzo dobre, bardzo dobry chłodnik, orzeźwiający, lekki w smaku, bardzo przyjemny, pyszny. Niesamowite połączenie. Ogórki i mięta bardzo się lubią. Babie lato zbliża się wielkimi krokami.